Co mówi teraz apostoł? Piętnuje ich zachowanie, jednoznacznie nazywając je bałwochwalstwem, powrotem do ciemności i moralnego zepsucia ich wcześniejszych dni. A to wszystko po czasie, kiedy już usłyszeli i przyjęli Ewangelię wolnej łaski w Chrystusie. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku, i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Galacjan, 4:8-11. Galacjanie nie wpadli z powrotem w pogańskie czczenie bożków. Prawdopodobnie z oburzeniem odrzuciliby od siebie takie oskarżenie. Mimo to apostoł pyta ich, czemuż znowu zawracacie? Czy to pytanie miałoby sens, jeśli by Galacjanie nie skłaniali się do bałwochwalstwa? A czego my uczymy się z tych wierszy? Po prostu tego, że ponowne wprowadzenie obrzezania i zakonu, zachowywanie dni, miesięcy, pór, roku i lat było niczym innym jak tylko bałwochwalstwem. Przestrzeganie szczególnych dni, tak jak czczenie fałszywych bogów, było odszczepieństwem od prawdziwego Boga, żywego, od Jego Syna, Jezusa Chrystusa, od Ducha Świętego i od wszystkich prawd, które tworzyły chrześcijaństwo. Równie ważne są te sprawy dla wszystkich chrześcijan. Bóg pragnie obudzić serca i sumienia swojego ludu, aby ten zbadał i sprawdził swoje stanowisko, swoje zwyczaje i swoje drogi i związki z innymi i ocenił, w jakim stopniu zbliżył się do zborów w Galacji. Nadejdzie dzień, w którym tysiącom ludzi otworzą się oczy i zobaczą, ile warte są te rzeczy w oczach Bożych. Wtedy poznają to, czego dzisiaj nie chcą poznać, mianowicie, że najbardziej grubiański i ciemny rodzaj pogaństwa kryje się pod płaszczykiem chrześcijaństwa, zarazem ze swoimi najbardziej wzniosłymi prawdami. Mojżesz sam, przez Boga pouczony, bardzo ostrzega lud przed grzechem bałwochwalstwa. Nie zaniedbuje niczego, przez co mógłby przemówić do ich serc. Napomina lud tak dobitnie, że nie mają oni żadnego usprawiedliwienia. Nie mogą powiedzieć, że nie zostali nakłaniani, by pozostali przy Panu. Pomyślmy na przykład o słowach: lecz was zabrał Pan i wyprowadził z żelaznego pieca z Egiptu, abyście byli mu jego własnym ludem. Jak to jest dzisiaj? Werset 20. Pan wyprowadził ich w swojej nieskończonej łasce z kraju ciemności i przyprowadził ich jako wybawiony i uwolniony lud do siebie samego, aby byli mu ludem dziedzicznym ponad wszystkimi narodami ziemskimi, przedmiotem jego szczególnej radości i rozkoszy. Czy mogliby teraz odwrócić się od takiego Boga i zerwać jego przymierze i przykazania? Ach, niestety to uczynili. Zrobili złotego cielca i rzekli: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. A czy my jesteśmy lepsi od Izraelitów? Mamy wprawdzie lepsze poznanie i większe przywileje, ale przecież jesteśmy z tej samej gliny. Mamy takie same skłonności i predyspozycje. Nasze bałwochwalstwo może objawiać się w innej formie, ale bałwochwalstwo jest bałwochwalstwem. Nieważne, jak ono wygląda i jak się nazywa, im większe są nasze przywileje, tym większa jest również nasza odpowiedzialność za grzech. Możemy się dziwić, że naród był tak głupi, żeby uczynić cielca i tańczyć wokół niego z radością. Ale nie zapominajmy, że ich głupota jest dla nas ostrzeżeniem.
gdyż pomimo naszego poznania, mimo wszystkich naszych przywilejów, potrzebujemy być ostrzegani przed bożkami. Jeśli całe nasze serce będzie wypełnione Chrystusem, wtedy nie będzie w nim miejsca na bożki. Oddalanie się od naszego drogiego Zbawcy i Pasterza może wyzwolić w nas skłonności do popełniania tych samych smutnych czynów. Światło, poznanie, duchowe przywileje i kościelne stanowiska nie dają w tym żadnej gwarancji. Tylko pewność wiary, że Chrystus mieszka w naszych sercach, może utrzymać naszą pewność i szczęśliwość. Trwajmy w Nim, a zły nie będzie mógł nas zwieść. 1 Jana, 5 rozdział, 18 werset. Jeśli jednak ta osobista społeczność będzie przerwana, wtedy będziemy wystawieni na pokusy szatana i pożądliwości naszego ciała. Nie było bardziej uprzywilejowanego i błogosławionego ludu jak Izrael przy Chorebie, ani takiego, który by przewinił więcej niż Izrael, gdyż skłonił się przed złotym cielcem. Wersety 21 i 22, przepraszam, w 21 i 22 wersecie tego rozdziału Mojżesz przypomina ludowi po trzeci raz swój osobisty grzech i jego skutki. Jak rozważyliśmy, mówił o tym już w 1 i 3 rozdziale, a teraz mówi: na mnie zaś rozgniewał się Pan z powodu was i przysiągł, że nie przekroczę Jordanu i nie wejdę do tej pięknej ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie na własność. Ja bowiem umrę w tej ziemi, nie przekroczę Jordanu, wy zaś przekroczycie go i weźmiecie w posiadanie tę piękną ziemię. Dlaczego Mojżesz mówi trzy razy o tej samej sprawie? Dlaczego za każdym razem wspomina, że Pan gniewał się na niego z powodu ludu? Z pewnością nie było zamiarem Mojżesza, aby lud obarczać winą. Raczej wydaje się, że pragnął nadać swoim słowom większą moc i powagę. Jeśli Pan gniewał się na takiego męża jak Mojżesz i z powodu paru nierozważnych słów u wód Meriba nie pozwolił mu wejść do ziemi obiecanej, chociaż gorąco tego pragnął, o ileż bardziej więc było konieczne, aby oni czuwali. Niewątpliwie jest to błogosławiony przywilej mieć z Bogiem dobre relacje, ale równocześnie jest to poważna odpowiedzialność. Mojżesz jest tego przykładem. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli o przymierzu Pana, waszego Boga, które zawarł z wami i nie sporządzali sobie żadnej podobizny rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan, twój Bóg, gdyż Pan, twój Bóg jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym. Wersety 23-24. Jakże poważnie przemawiają te słowa do nas. Nie starajmy się osłabiać świętości Bożej przez błędne pojęcie łaski i łagodzić poważne napomnienia słowa, mówiąc: Bóg jest trawiącym ogniem dla świata. Bez wątpienia kiedyś takim dla nich będzie. Dzisiaj jednak działa z nim jeszcze w łasce i cierpliwości. Apostoł Piotr mówi nam: nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. 1 Piotra, 4 rozdział, 17 werset. Dalej czytamy w Hebrajczyków 12, 29. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Nie jest tu powiedziane, jaki Bóg kiedyś będzie wobec świata, lecz jaki teraz jest dla nas. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym, Bogiem zazdrosnym, w tym celu, by usunąć zło, które jest w nas i w naszym życiu. Nie może tolerować niczego, co pomniejsza Jego świętość i co przeszkadza naszemu szczęściu i trwałemu błogosławieństwu. Jako święty Ojciec postępuje z nami tak, jak to jest godne Jego samego. Bóg w dzisiejszym czasie pozwala światu kroczyć swoimi drogami.
i oficjalnie nim się nie zajmuje, lecz sądzi swój dom, ćwiczy swoje dzieci, aby bardziej odpowiadali jego myślom. Bóg w dzisiejszym czasie pozwala światu kroczyć swoimi drogami i oficjalnie nim się nie zajmuje, lecz sądzi swój dom, ćwiczy swoje dzieci, aby bardziej odpowiadały jego myślom i objawiały jego charakter. Czy nie jest to dla nas przywilejem? Tak, jest to przywilej, który jest utwierdzony w nieskończonej łasce naszego Boga. On zajmuje się nami i interesuje się wszystkim, co nas dotyczy. On sam zajmuje się naszymi słabościami, błędami i grzechami, aby nas od nich uwolnić, byśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Początek 12 rozdziału listu do Hebrajczyków zajmuje się tym tematem w bardzo zrozumiały sposób. Hebrajczyków 12 rozdział 5 do 11 wersetu. Karcenie Pana możemy przyjmować w trojaki sposób. Możemy je lekceważyć, uważać je jak coś nieprzyjemnego, jak to czyni wielu z nas. Przez takie nastawienie możemy nie zauważyć działania łaski Bożej ręki. Po drugie, możemy upaść na duchu, odbierać karcenie jako nieznośne i coś, co przekracza nasze siły. Wtedy nie widzimy łaskawych zamiarów naszego Ojca, który pragnie, byśmy uczestniczyli w Jego świętości. Po trzecie, możemy zostać przez nie wyćwiczeni. Jest to środek ku temu, by potem żąć błogi owoc sprawiedliwości. Nie powinniśmy lekceważyć niczego, w czym możemy widzieć sposoby postępowania Boga względem nas. Nie musimy upadać na duchu w ćwiczeniu, w którym rozpoznajemy miłujące serce Ojca. On nigdy nie dopuści, byśmy byli ćwiczeni ponad nasze siły, ale w doświadczeniu pokaże wyjście, abyśmy je mogli znieść. On łaskawie tłumaczy nam cel swojego karcenia i zapewnia nas, że każdy cios jego rózgi jest dowodem jego miłości i bezpośrednią odpowiedzią modlitwy Chrystusa z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 11 werset. W tym wierszu Pan powierza nas opiece świętego Ojca, abyśmy zostali zachowani w tym imieniu. Możemy więc kapitulować przed karceniem Bożym, zaakceptować je bądź rozradować się z Niego. Te trzy nastawienia możemy przyjąć. Tam, gdzie zostało złamane własne ego, nastąpiła prawdziwa kapitulacja. Jeśli znamy cel Bożego karcenia, pozostaje nam tylko się z Nim zgodzić. Jeżeli jednak istnieje prawdziwa przychylność do Ojca, wówczas nasze serce wypełnia radość. Wtedy też radośnie kroczymy dalszą drogą i zbieramy owoc, błogi owoc sprawiedliwości ku chwale tego, który w swojej niezgłębionej miłości troszczy się o nas. Ten, kto rozumie te zależności, czerpie z nich siłę w ćwiczeniach i doświadczeniach. Jesteśmy w ręku Boga, którego miłość jest nieskończona, którego mądrość jest bezbłędna, moc nieograniczona, a środki do pomocy w stosownej porze niewyczerpane. Dlaczego więc w ogóle kiedykolwiek mielibyśmy być przygnębieni? Jeśli nas smaga, to dlatego, że nas miłuje i szuka tego, co dla nas jest najlepsze. Możemy uważać karcenie jako ciężkie i gorzkie, bądź zastanawiać się, dlaczego miłość nakłada na kogoś takie cierpienia?
ale myślmy raczej o tym, że miłość Boża jest mądra i wierna, a choroby i skutki i smutki zsyła na nas dla naszej korzyści i błogosławieństwa. Bardzo często niewłaściwie interpretujemy miłość.